Tu ne vas? سامي شيطاز فاب خنا لي جمال جوفاني بريسكا سوش ده جيستا اتوتي Super, zawsze to o tym marzyłem, żeby mieć ciekawe coś w ogrodzie. A ja w domu. Za nami to, co widzicie, to jest piękny zamek. W Rynie. Którym jest akurat hotel teraz. Tak, wygląda bardzo majestatycznie, kunsztownie. Bardzo ładny, odrestaurowany stary zamek z czerwonej cegły. No i jest ładny. Idziemy teraz ogarnąć dalej. Tak. Okolice i potem jedziemy nad jezioro. Tak. Wczoraj były Kasi urodziny, no i miałem dość duży problem z wyborem prezentu dla niej. Ja lubię dawać ludziom emocje, dawać w prezencie coś, co można przeżyć, na przykład, nie wiem, jazda na koniu, kogo ze spadochronem, coś w tym, co w zeszłym roku właśnie na Kasi 29 urodziny wysłali. Zabrałem ją na lotnisko, no i na parę minut przed skokiem dowiedziała się, że będzie skakać ze spadochronem z wysokości 3000 metrów. No, ja też poleciałem wtedy z nią. Było pięknie, było cudownie, to było fantastyczne przeżycie. Ale w tym roku nie wiedziałem, co zrobić, bo nie wiedziałem, gdzie będziemy. Nie wiedziałem, w którym miejscu świata będziemy, więc nic nie dało się zabukować, nic nie dało się znaleźć. Pamiętacie tą motorówkę z poprzedniego odcinka? Z końcówki? No to właśnie na nią idę. No pięknie. Okazało, nie musiałem się wiele troszczyć, Pan Bóg mi zesłał Tymka. Tymek, jak się później okazało, miał, oprócz tego, że ma motorówkę, też miał narty wodne, wakeboarda i poduszkę, więc mieliśmy pół wieczoru sesję prywatną ze sportami wodnymi. Było cudownie, było fantastycznie. Thank you.
Kasi się bardzo podobało. Kasia w ogóle zaskoczyła od razu. Kasia się zgłosiła jako pierwsza na ochotnika, bo ja trochę się wydygałem, a Kaśka, dobra, ja popłynę pierwsza. No i za pierwszym razem pociągnęła linkę, odpadło, a za drugim razem jazda, po prostu popłynęła. No zobaczcie sami, jak ona się doskonale czuje na wodzie. No i ten uśmiech, ta radość, no. Nie, ja się dziwię, że się zgłosiłaś pierwsza na ochotnika. Bo jedynie co mnie ten, to za chwilę będzie chłodny. Tylko po mnie. To masz prezent na 30. Proszę, kameruję, Majek. Kameruje się. Meg i Kasia mają nie tylko łódkę, nie tylko wielkie, piękne pole, mają też fantastyczne domki letniskowe, które wynajmują turystom, więc jeżeli ktoś z was się wybiera na Mazury i chciałby sobie wynająć jakiś duży domek na jakąś paczkę, tam chyba 6-8 osób wchodzi, no pięknym, fantastycznym standardzie, zresztą sami widzicie teraz, jest no, bardzo ładnie urządzone, no i przede wszystkim śpicie u takich gospodarzy, u ludzi, którzy was nie oszukają, nie będą wam żydzić na malutkim mydełku, czy tam, nie wiem, tu nie możesz parkować, a za parking musisz tyle zapłacić. Nie, absolutnie. Piękne domki, z pięknym widokiem na jezioro. No lokalizacja jest lepszej nie mogło być. Dookoła cisza, spokój, las, ptaszki, bociany, borsuki, czy to jakieś tam inne dzikie zwierzątka. Więc bardzo chętnie polecamy. To też jest nasze podziękowanie w ten sposób. Dziękujemy Tymkowi i Kasi za to, że nas tak ładnie ugościli. No i chcemy was prosić, żebyście jadąc na Mazury spali u nich, bo naprawdę to są tak dobrzy ludzie, że rzadko... No naprawdę tak dobrych ludzi, to są na takie bratnie dusze, no to taki Łukasz i Kasia. To jest coś tak wspaniałego, po prostu poznać ich. Więc jeżeli ktoś z was chce mieszkać na Mazurach, to można przez Booking robić, można przez ich stronę. Firma się nazywa Ant House, jak mrówka.
zabytkowy dom, bo domki są zlokalizowane w miejscowości czy wsi Mrówki. Także wszystkie informacje będą w linku pod filmem. Możecie ich też wygooglować i znaleźć na Bookingu. Czas na Mazurach był dla nas magicznym czasem. Spełniło się kilka naszych marzeń i bardzo silnie doświadczyliśmy zjawiska zwanego synchronicznością. Możliwe, że już o nim słyszeliście, bo wspominaliśmy o nim w naszym jednym z pierwszych odcinków pod tytułem Skąd się wziął pomysł na podróżowanie? I w skrócie chodzi o to, że są to takie zbiegi okoliczności, które pojawiają się w naszym życiu. Na przykład, kiedy o czymś intensywnie myślimy albo właśnie jakieś nasze marzenia, w którymś momencie zaczynają się samoistnie po prostu spełniać. I kiedy dzieje się tego dużo, możemy to nazwać właśnie synchronicznością. Jest to termin, który opisywał Jung, a ja spotkałam się z nim pierwszy raz w książce pod tytułem Droga artysty. I tam opisany jest właśnie proces, który przechodzimy podczas czytania tej książki. I w tym procesie staramy się jakby odkrywać siebie, usłyszeć swój wewnętrzny głos, podążać za sercem. I właśnie podczas pierwszych tygodni autorka opisuje, że takie synchroniczności w naszym życiu się będą pojawiać, że będą się jakby spełniać marzenia albo zjawiać jakieś okoliczności, które pomogą nam coś zrealizować. I właśnie dokładnie tak było w naszym wypadku, bo oboje z Łukaszem od dawna marzyliśmy o podróży, o jeżdżeniu, pływaniu łódką, motorówką. Niestety nigdy nie mieliśmy wcześniej okazji. Ostatnio Łukasz również widział Łukasza Jakubiaka z programu 20 metrów kwadratowych Łukasza, który pływał na wakeboardzie, czyli na właśnie desce ciągniętej za motorówką. No i mojemu Łukaszowi bardzo się to spodobało i gdzieś tam w sercu zapragnął takiego sportu zakosztować. No niestety sami wcześniej nie mieliśmy też jakoś nigdy ku temu okazji. A tu proszę, przyjechaliśmy na Mazury, nie dość, że dostaliśmy tak pięknie ugoszczeni, to jeszcze zostały spełnione dwa nasze wielkie marzenia. Także odkąd ruszyliśmy w drugą część naszej podróży i właściwie wszystko zaczęło się od tego, odkąd zaczęliśmy właśnie kierować się naszymi marzeniami, w naszym życiu coraz więcej pojawiają się takie synchroniczności, takie małe zbiegi okoliczności, co jest piękne i jesteśmy za to super wdzięczni.